Zwycięstwo Piotra Kacprzaka na gali Babylon MMA 25, worek medali przywieziony z 17 Mistrzostw Polski w brazylijskim jiu-jitsu, triumf Alana Wionka w kategorii purpur adult oraz trzeci Puchar Orła również naznaczony zwycięstwami. W radomskiej Mardze mają wiele powodów do radości. Ostatnie tygodnie w radomskiej świątyni brazylijskiego jiu-jitsu to efektywna praca nagrodzona sukcesami na zawodach rangi krajowej. Taka impreza to jest sprawdzian taki ogólny po prostu tego, co tutaj... Co robimy i jak wychodzimy na takich imprezach, no to pokazuje pracę, można powiedzieć, całego zespołu i przez cały rok. Na 17 Mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu wystartowało niespełna 1800 zawodników. Radomska Marga w klasyfikacji drużynowej zajęła trzecie miejsce. Warto jednak zaznaczyć, że na ten wynik złożyły się również medale zdobyte przez inne filie klubu Dragon's Den, m.in. te z Warszawy, Białegostoku czy Ełku. Sama Marga na swoje konto zapisała natomiast 11 medali, co znacząco wpłynęło na miejsce grupy w klasyfikacji medalowej. W tym przypadku trudno mówić o jakimś zaskoczeniu, aczkolwiek zdecydowanie jeden z największych powodów do radości to pierwsze miejsce 17-letniego Alana Wionka w kategorii purpurowej adult. Kolejny raz zrobił jakiś taki historyczny wynik. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że podobnie jak z Mistrzostwami Polskiej DCC, gdzie jako pierwszy nastolatek wygrał kategorię zaawansowanych, tak teraz na Mistrzostwach Polskich chyba jako pierwszy nastoletni mistrz Polski juniorów wygrał też kategorię purpurowych pasów. No, Alan się świetnie rozwija. W listopadzie teraz chodzi do klatki, żeby zrobić swoją pierwszą amatorską walkę MMA. Obok Wionka w kategorii Master 1 białe pasy wygrał Dmitri Haurylał. Złoto przywiózł również Wojciech Klamut, który zameldował się na pierwszym miejscu w kategorii Master 2 niebieskie pasy. Srebro w kategorii Master 3 białe pasy padło łupem Pawła Marculi. Paweł Zych również zdobył srebrny medal, natomiast dokonał tej sztuki w kategorii białych pasów adult. Radomska Marga rozdawała również karty w kategorii juniorów. Wspomniany wcześniej Wiąk był pierwszy w kategorii junior do 73 kg. Z kolei Tymoteusz Marcula zdobył brąz w kategorii do 81 kg. Wśród młodzików pozytywnie zaprezentował się Kevin Kaczmarczyk, zajmując trzecie miejsce w kategorii młodzików do 34 kg. Antoni Buliński wygrał kategorię do 60 kg. Świetnie radziły sobie również przedstawicielki płci pięknej. Kinga Stępień zajęła drugie miejsce w swojej kategorii wagowej, natomiast Pola Walmowska była trzecia. Ja się spodziewałam tego więcej, ale bardzo trudną zawodniczkę miałam w pierwszej walce i przegrałam i wyszło tak, że zdobyłam trzecie miejsce, ale też jestem bardzo dumna, bo to pierwsze moje zawody Mistrzostwa Polski. W miniony weekend na macie okazję do skonfrontowania swoich umiejętności mieli również najmłodsi zawodnicy radomskiej Margi. Wystąpili oni na trzecim Pucharze Orła. Rzesza adeptów, która stanęła na starcie, pokazuje, że brazylijskie jiu-jitsu to ciągle dyscyplina będąca w procesie rozwoju. Metodycznie każde kolejne zawody z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Moim zdaniem zawody to jest wspaniały pomysł, no bo dzieci się uczą jeszcze, żeby być odważniejsze, no i wiedzą, że popełnią błąd jakiś, ale potem go na pewno poprawią i będzie coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie mi tak szło. Podoba mi się to, że mam tutaj dużo koleżanek, no i poznaję dużo znajomości i no tak naprawdę to nie ma się co martwić, jak się przegrywa na sparingach, bo zawsze trener powie, że następnym razem będzie lepiej, żebym się starała, że dobrze mi idzie i żebym nie przestawała tego, co robię. Treningi w radomskiej Mardze odbywają się codziennie w klubie Pop Gym przy ulicy Witolda 7. Szczegóły dostępne na fanpage'u Marga BJJ Radom na Facebooku.